Jeśli podoba Ci się tchnienie grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl Kraczasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Jan Barszczewski Włosy Krzyczące na głowie. Jeden. W Witebsku spotkałem się na ulicy z doktorem naszego powiatu, panem M. Zdarzyło się, że oba w tymże czasie przyjechaliśmy do miasta dla interesów. Pogadawszy o tym i o owym, rzekł doktor, A gdzie będziesz obiad jeść? Gdzie pan Bóg pozwoli, odpowiedziałem. Za pieniądze w mieście wszędzie łatwo znaleźć obiad. Pojedziemy do traktieru Carlisona. Tam zawsze podają jedzenie wyborne. A czy nie będzie za drogo dla szlachcica? Nie drożej jak u innych. Lecz jeśli cokolwiek i więcej, za to będzie z lepszym gustem. Dla siebie nie trzeba żałować. Zgodziłem się. Wchodzimy do ogromnego pokoju. Było tam kilka osób. Jedli, pili, palili fajki... Śmieszyli jeden drugiego, wyprowadzając na scenę wady i dziwactwa swoich znajomych. Drwili ze wszystkich, nie oszczędzając kobiet i starych ludzi. Siedząc za stołem, z podziwieniem poglądałem na tych czpiotów, jak usiłowali popisać się swoim dowcipem. Śmieli się na całe gardło i zbliżając się do lustra, opatrywali siebie od głów do nóg. Dobrze, niekiedy w traktierze bywać, rzekł doktor. Tu ludzie śmielej zdejmują z siebie maskę i tu najdokładniej można widzieć, jakimi są. Ledwo to powiedział wchodzi ktoś wysoki, włosy gęste, najeżone, oczy niespokojne, twarz pełna, blada, jakby w niej tylko żółć i woda była. Wszyscy obrócili oczy na niego. On usiadł na kanapie i biorąc się za głowę, zastękał, mówiąc: Nie ma im pokoju. Potem kazał sobie podać szklankę rumu, wypił połowę i, jakby zamyślony, siedział kilka minut w milczeniu, po czym wstał, przypatrując się w lustro, rękę położył na głowę, mówiąc te słowa: O, teraz przynajmniej nie ruszają się. I zamilkły na czas krótki. Gdy wszyscy z podziwieniem patrzyli na niego, rzekł mój towarzysz: Niezdrów jesteś, jak uważam, musisz cierpieć ból głowy. Nie sądzę, aby rum mógł ulżyć. Więcej jeszcze zaszkodzi. Nieproszony rady dajesz. Doktor jestem, to mój obowiązek. Doktor jesteś, a nie zgadłeś mego cierpienia. Powiedz mi lepiej, Jaka śmierć jest lżejszą, gdyż ja nie mam nadziei być zdrowym, a umrzeć muszę. Moja nauka ma na celu przedłużyć życie ludzkie, a nie pokazywać drogę do śmierci, gdyż śmierć sama nas spotka. Śmierć sama nas spotka, to prawda, ale któż o tym nie wie? Tak, ta prawda wszystkim jest wiadoma, ale nie wszyscy o niej myślą. Komuż życie miłe, lecz kto tak cierpi jak ja? Temu nie ma czego na świecie żałować. Jakież masz przecie cierpienie. Włosy, włosy zatruły życie moje. Gdy to powiedział, z drugiej strony w kole wesołego towarzystwa powstał śmiech i dały się słyszeć takie rozmowy. O, bo też były to włosy z pięknego warkocza. Nie trzeba było ostrzygać. Jest w tym sympatia, że przez to zrywa się związek wzajemnych uczuć, bo też naprzykrzyły się mu włosy, przeciął je nożycami, a te odżyły przy świetle księżyca. Nie umiał szanować, a miał włosy ślicznie śpiewające. Patrzcie, patrzcie, i na jego głowie, oświecone słońcem, ruszają się włosy, jak gdyby żywe były. Posłyszawszy te żarty, Cierpiący spojrzał na nich z gniewem, nic nie mówiąc, porwał się z miejsca i prędkim krokiem chodził po pokoju. Ci panowie razem wszyscy wyszli, a wychodząc, rzekł jeden z nich. Bywaj zdrów, panie Henryku, pi więcej rumu, a wszystko dobrze będzie. Otóż, czego dożyłem? Rzekł Henryk, obróciwszy się do doktora. Zostałem pośmiewiskiem nieczułych ludzi. Śmieszne im cudze nieszczęście. Wszędzie, gdzie tylko i spotykam, starają się powiększyć moje cierpienia, szydząc z bolesnych wypadków mojej przeszłości. Za masz drażliwe nerwy, rzekł doktor, gdy oburzasz się na ludzi zupełnie lekkomyślnych. Ja tu siedząc poznałem ich, słuchając, jak zuchwale nie szczędzili uszczypliwych i krzywdzących słów dla wszystkich swoich znajomych w mieście. Byłem kiedyś zupełnie inny. Obojętnie słuchałem śmiechów i jęków. Nic nie oburzało moich nerwów. Włosy, włosy zrujnowały we mnie całą naturę. Tu zamilkł, jakby słuchał czegoś i wnet, pokazując palcem na włosy swoje. Oto, rzekł. Jeden zaśpiewał, i inne ruszają się. Prędko, zakrzyczał, wszystkie razem. Wy nie widzicie, co się dzieje na mojej głowie. To rzekszy, prędko poszedł wziąć szklankę, aby ostatki wypić rumu. Słuchaj mojej rady, powiedział doktor, każ podać wody i cukru, zmieszaj to razem, przynajmniej mniej szkodliwym będzie, lecz ja bym radził zupełnie zaniechać tej kuracji. Wziął szklankę. Stanął przed lustrem, ręką dotykając włosów, ściskał ramionami, potem obrócił się do doktora, spojrzał na niego niespokojnym okiem i rzekł tymi słowy. Zaniedbam ten sposób, jeśli wynajdziesz lepszy. Jednakże nie odrzucam pierwszej rady. To rzekłszy, kazał podać wody i wypił szklankę ponczu. Opowiedz mi wypadki życia swego. Gdybym wiedział... Skąd ma początek to cierpienie? Może bym i znalazł sposób, aby czymkolwiek zaradzić temu. Może znajdziesz sposób, powrócić czas przeszły? Przeszłość uczy nas, jak mamy korzystać z teraźniejszości. Moja choroba jest nowa. Ani lud prosty instynktem, ani nauką medyki nie odkryli jeszcze ziółek, aby ją wyleczyć. Jednakże postrzegam w tobie, że najszczersze masz chęci zaradzić mojej niedoli. Powiem o kilku ważniejszych wypadkach, które spotkałem ją w życiu. Byłem jedynakiem u rodziców. W dzieciństwie nie doświadczyłem, aby mi w czymkolwiek odmówiono. Słudzy spełniali wszystkie moje rozkazy, nauczyciel domowy wykładał mi początki francuskiego języka lekkim sposobem, abym zajmując się w przeciągu jednej godziny nie doświadczył najmniejszej przykrości i nie przytłumił w sobie wesołych myśli, które więcej cenił się w towarzystwie świeckim niż gruntowna umiejętność wysokich nauk. Kiedy miałem lat 15, Ojciec pomieścił mnie w Rydze na rok jeden, abym tam korzystał w językach niemieckim i francuskim od lepszych nauczycieli i nabył gustu we wszystkim, co może mi ją zalecić przed ludźmi tymi, o których brzmi sława wśród świetnych salonów. Zostawił pieniędzy więcej niż wymagały potrzeby moje, i ja tam spotykałem tylko kwiaty wesołego życia. Nikt mi nie wspomniał w ten czas, że czas mija bez powrotu. Zdrowie człowieka wątłe ulega smutnym zmianom i wesele lat szczęśliwych, podobne do samych marzeń. Kiedy powróciłem z miasta do domu, od rana do wieczora najczęściej polowaniem byłem zajęty. Na utrzymanie strzelców, hartów i psów gończych nie żałował mój ojciec kosztów. Pozwolono mi ludzi trzymać dla usług tyle, ile chciałem. Miałem piękne konie, sprowadzałem modne pojazdy. Po latach kilku wybrany byłem od obywateli dla urzędowania w tymże powiecie. W mieście znalazłem wielu przyjaciół. W moim domu często wrzały wesołe zabawy, a niekiedy przy winie lub za kartowym stołem goście spotykali wschód słońca. Przeszło lat cztery, rodzice moi przenieśli się do wieczności. Powróciłem do domu z zamiarem zajęcia się gospodarstwem i znalazłem majątek obciążony długami. Zjeżdżali się do mnie wierzyciele mojego ojca i z groźbą wspominali o należności. Domagał się sąd o niezapłacone podatki skarbowe od lat kilku. Postrzegłem niebezpieczeństwo i w ten czas raz pierwszy zwróciłem uwagę na straszną przyszłość. "Trzeba się żenić", rzekł mi mój sąsiad Panna Amelia, córka komisarza, która teraz zarządza majątkiem Pana G, piękna dziewczyna z dobrym wychowaniem, a do tego słyszałem, że więcej dziesięciu tysięcy rubli srebrnych ma w posagu. Ojciec jej gromadził porządny fundusz, zajmując się obowiązkami komisarza i plenipotenta, a że nie jest w związkach familijnych z tutejszymi, jaśnie wielmożnymi, którzy robią, co chcą w czasie elekcji urzędników, na to nie zwracaj uwagi. W Twoich okolicznościach potrzebne pieniądze, a nie familijne związki, które wedle mego zdania na nic się nie przydadzą. Postrzegłem, że rada mego sąsiada była istną prawdą. Zgodziłem się na ten wybór i prosiłem jego w tym razie pomocy. Dziesięć tysięcy rubli srebrnych, a choćby i mniej cokolwiek byłoby dość żeby oswobodzić od przykrych interesów mój majątek, a do tego o pięknych zaletach córki pana komisarza i pierwej jeszcze słyszałem od wielu osób. A tak więc, aby przyprowadzić to do skutku, pojechaliśmy obaj do domu jej rodziców. Zobaczywszy pierwszy raz Amelię, postrzegłem prawdziwie cudne zalety natury – Postać jej śliczna mogłaby służyć wzorem do najpiękniejszego obrazu. Na twarzy okazywała się łagodność charakteru, w błękitnych oczach odbijała się cicha melancholia i jakieś przyjemne marzenie. Rozmawiając z nią o przyszłości i o niestałym szczęściu na tym świecie, poznałem, że przez wpływ wychowania z pokorą wierzyła w przeczucia i w niezbadane tajemnice natury. Sąsiad mój otwarcie opowiedział matce i ojcu o wszystkich potrzebach w interesach mego majątku. Zgodzili się rodzice i córka. Po weselu najszczęśliwszym byłem z ludzi. Przywiozłem żonę do domu i wypłaciłem wszystkie długi. Ach, dlaczego nie wierzyłem w przeczucie? Doktorze, czy zgadzasz się z tym, że czuła dusza ludzka? Słyszę... W cichym głosie anioła przestrogi, daleko lepiej niż naukami i doświadczeniem nabyta mądrość. Postrzegamy to w życiu, rzekł doktor, lecz ten instynkt bywa nie u wszystkich ludzi. Dlaczegoż ja nie chciałem wierzyć w sercu czułej Ameli? W jakim zdarzeniu? I jakież z tego nastąpiły skutki? W przeciągu trzech lat byliśmy szczęśliwi oboje, a chociaż z przyczyn niektórych myśli i pojęć zdarzała się w rozmowach naszych sprzeczność. Jednak zawsze się ta skończyła spokojnie. Amelia, widząc mój upór, prędko wybierała inny przedmiot dla rozmowy, aby tylko uniknąć niezgody. Wiosenną porą był wieczór pogodny. Wyszliśmy na przechadzkę do bliskiego lasu. Wokoło odzywały się śpiewy rozmaitych ptaków. Amelia, idąc drogą, przerywała często rozmowę, jakby wpadając w jakieś smutne marzenie. Uważam, rzekłem, że przeczucie tobie jakieś tam szepce do ucha, bo przerywasz rozmowę i wpadasz w smutne myśli. Prawdziwie jakaś na mnie tęsknota napada. Nie wiem dlaczego. Śpiew Słowików i kukawek działa na twoje nerwy. Może być odpowiedziała cichym głosem. W czasie tej rozmowy widzę z lewej strony, idąc przez las maleńką ścieżką, zbliża się do nas jakiś zgarbiony starzec w czarnym odzieniu. Twarz blada, oczy jasne świeciły, spod gęstych brwi. Z tyłu kosz wisiał, nakryty starą, czarną sukmaną. Ciekawy byłem poznać, kto by był i skąd podróżował ten dziwny człowiek? Spotkawszy się, zapytałem: Kto jesteś i skąd idziesz, staruszku? On zdejmuje z głowy stary, zgnieciony kapelusz i rzecze, kłaniając się nisko, Mieszkam na całym świecie, szukam łaskawych dla siebie dobrodziejów i ciągle wojuję z przesądem i marzeniem ludzkim. To odpowiedź jego. Obudziła chęć we mnie do dalszej rozmowy. Z jakichże powodów, rzekłem, powstała ta wojna z przesądem i marzeniem ludzkim? Z powodu, że oni nie zrozumieli ani mnie, ani swojej korzyści. Ja zwiedziłem świat cały, poznałem wszystkie potrzeby ludzkie, zbadałem najskrytsze tajemnice natury. Chciałem przynieść ulgę mieszkańcom tej niordzajnej i ubogiej krainy, lecz oni zamiast nagrody zasypali mnie przekleństwem, nigdzie nie dając spokojnego przytyłku. Cóż robiłeś przecież, rzekłem, dla mieszkańców naszej ziemi? Chciałem dobrze zrobić, lecz za dobroć moją dwa razy doświadczyłem prześladowania, nie mogę zapomnieć, chociaż już temu przeszło dwadzieścia kilka lat. Wynalazłem sztukę robienia złota. Chciałem ten sposób udoskonalić i udzielić tutejszym obywatelom. Pan X, bogaty człowiek blisko Połoska, miał majątek i dom w mieście, w którym sam mieszkał. Dla mnie tamże naznaczył maleńki pokoik dla zajęcia się i doskonalenia mojej nauki. Tam okropny wypadek zdarzył się ze mną. Wychodząc Zostawiłem drzwi niedomknięte. Na stole u mnie leżały w papierku proszki białe, potrzebne w wielu rzeczach do tej nauki. Żona pana X weszła do mego mieszkania, wzięła jeden papierek z proszkiem, sądząc, że to było lekarstwo, i poczuwszy ból głowy, kazała podać szklankę wody, wsypała proszek, wypiła i wnet umarła. Prześladowane od sądu niewinnie. Musiałem stamtąd uciekać i szukać sobie przytułku w innym miejscu. Udałem się do pana Y i chciałem jemu wielkie rzeczy objawić. Podczas północy była na cmentarzu próba, lecz ten pan i sługa jego, który potrzebny był dla pomocy, oba nie mając sił, aby mogli wytrzymać próbę wielkiego dzieła, zemdleli. Ja Bojąc się prześladowania, zostawiłem ich tam leżących na cmentarzu, uciekłem. Nigdy już nie pokazywałem się w tamtych stronach i zrobiłem postanowienie na wieczne czasy nie odkrywać przed światem tego sekretu. A cóż masz w tym koszu pod sukmaną? zapytałem. Królików odpowiedział niosę na sobie. Jeśli łaskawy kto pozwoli mi, żekolwiek samotny dom dla mieszkania, tam będę ich hodować. One bardzo mnożą się. W prędkim czasie będę miał z nich jedyny pokarm w moim ubogim stanie. Odkryj kosz i pokaż nam królików twoich. Ledwo odkrył kosz, Amelia cofnęła się i zakrzyczała w przelęknieniu. Ach, ach, jakie okropne nietoperze, zakryj, zakryj, prędzej patrzeć nie mogę na te straszydła. Spojrzałem na nią z podziwieniem, bo prawdziwych widziałem parę czarnych młodych królików, a starzec rzekł rzucając na nią wzrok bystry. Przypatrz się pani lepiej, to są młode czarne króliki, jeszcze nie wyrosły jak potrzeba. Jednego z nich wziąwszy za uszy podjął z kosza. Ach, ach, Jaki straszny nietoperz z się Nie pokazuj, schowaj go w koszu. Nie chcę i nie mogę patrzeć na taką obrzydliwość. Sądząc, że w tym zamyślanym strachu był jakiś dziwaczny kaprys i upor Amelii, kazając starcowi, aby szedł i przenocował w folwarku i że jutro będzie mieć naznaczone dla siebie mieszkanie. On pokłonił się i poszedł prosto do dworu. Z przechadzki Powracaliśmy do domu w milczeniu. Amelia, nadzwyczajnie była zmartwiona, blada i łzy świeciły się na oczach. Patrzałem na nią z podziwieniem i szukałem w rozmaitych domysłach przyczyny, dlaczego by przeczyła tak oczywistej prawdzie, gdyż własnymi oczyma widziałem młodych królików. Na koniec, przerywając milczenie, rzekłem: Cóż więc, Amelio? I teraz jeszcze gotować dowodzić. Że starzec ten ma w koszu nietoperzy? Dziwny do głowy przyszedł ci kaprys, drwić starego człowieka, zadając jemu kłamstwo. Nie miałam zamiaru, rzekła, zadać kłamstwo, lecz wierzę własnym moim oczom. Żałuję, że zmartwiłaś biednego starca. Wszak zauważyłaś z jego rozmowy, że ten człowiek obdarzony rozumem od natury i uczony. Szkoda tylko, że jest nieszczęśliwy. Spojrzenie i twarz straszna. Na co jego było zatrzymywać? Niechby sobie szedł dalej. Dziwi mnie dzisiejszy, nadspodziewanie dziwny twój charakter. Zatrzymałem jego nie na czas krótki. Dam przytułek biednemu i będzie żyć w moim majątku póki sam zechce. Amelia słowa na to nie odpowiedziała. Skończyła się sprzeczka i, milcząc, oboje powróciliśmy do domu. Niedaleko od dworu, nad rzeką, stał dom samotny, otoczony ciemnym i odłowym lasem. Mieścił się tam jeszcze za życia mego ojca, poddany z całą swoją rodziną, któremu później dla mieszkania naznaczyłem miejsce na wsi bliskiej, ale pole, które orał, przyłączyłem do ziemi należącej do tworu. W następnym dniu wstałem rano, podróżnego starca zaprowadziłem do samotnego domu, aby tam miał spokojne schronienie przy schyłku lat swoich. Podziękował mi i poszedł do chaty, wypuścił z kosza swoich królików. Mieszkał samotnie, niekiedy sam jeden, błogał się po polu w cieniu lasów. W nocy nie spał, pokazywał się na różnych miejscach. Czarnym odzieniu, jak gdyby straszne zjawisko. Mieszkańcy, spotykając go przy świetle księżyca, obawiali się zbliżyć, uciekali jakby od upiora, i dziwne nosiły się wieści o nim po całej okolicy. Opowiadali jeden drugiemu, jakoby o północy. Widzieli ogromne stado nietoperzy nad dachem, gdzie on mieszkał, i na zawołanie przylatywały do niego sowy i kruki. Słysząc takie wymysły, Prostego lutu śmiałem się. Odwiedzałem starca samotne schronienie. Lubiłem rozmawiać niekiedy przez kilka godzin. Jesienną porą słuchałem tam, jak szumiały stare jedliny nad dachem chaty. Poglądałem na twarz jego, na której zmarł wesoły uśmiech na wieczne czasy. Przed oknem, na piaszczystym wzgórku. Wśród sosen snuło się ogromne stado czarnych królików, skrywając się pod ziemią i znowu wybiegając z nor swoich. Patrząc na to wszystko, czułem w sobie zmianę, i duch mój pogrążył się w smutne myśli. Czytał Jacek Brzezowski.